Dzień dobry, cześć i czołem. Słuchajcie, moi drodzy, ważne pytanie. Jaką myszkę dla gracza wybrać? No właśnie, tych myszek jest mnóstwo. Są tańsze, droższe, lepsze, gorsze. Jaką tu wybrać? Stąd, moi drodzy, postanowiłem dzisiaj porównać 9 myszek. A aby lepiej ukazać różnicę między ceną a jakością, stąd nie wybrałem różnych firm, a wybrałem jedną firmę. Firmę Genesis. Jedną serię. Serię Krypton. Wszystkie 9 myszek z serii Krypton, moi drodzy, od najtańszej po najdroższą, czyli od kilkudziesięciu do maksymalnie 200 zł. Która z nich jest lepsza? Czy warto dopłacić do lepszej? Czy kupić pośrednią? No właśnie, zaraz to sprawdzimy, bo w cenie do 200 zł możecie trafić naprawdę na świetny model, z którym będziecie zadowoleni. Ja osobiście korzystam z Kryptona 800 i jestem mega zadowolony. No właśnie, ale teraz pytanie, czym one się różnią? Sprawdźmy. Seria myszek Krypton to bardziej klasyczne myszki z klasycznym wyglądem. Numerowane od najtańszych 110 po najdroższe Krypton 800. Oprócz serii Krypton jest również seria Xenon z bardziej agresywnym wyglądem i z możliwością modyfikacji panelów bocznych. Każda z tych myszek wyróżnia się nie tylko wyglądem i ceną, ale również funkcjonalnością, jak i kwestiami technicznymi. Sprawdźmy więc po kolei, od najtańszej do najdroższej, czym się różnią pod kątem technicznym, pod kątem ceny, pod kątem wyglądu. Pierwsza, a zarazem najtańsza myszka, czyli Krypton 110 na sensorze A702 o rozdzielczości od 800 do 2400 dpi. Maksymalna szybkość przetwarzania danych to jest 3200 fpsów. Częstotliwość 125 Hz, 6 przycisków, długość kabla 1,80 m, waga 99 g. Podświetlenie w 4 kolorach: czerwonym, fioletowym, różowym oraz niebieskim. Orientacyjna cena zaczyna się od 30 zł. Druga myszka to Krypton 150 z sensorem optycznym 5311, rozdzielczością od 800 do 2400 dpi, częstotliwością 500 Hz, 6 przyciskami, kablem o długości 1,80 m, wagą 98 g i podświetleniem w 7 kolorach. Cena orientacyjna około 50 zł. Trzecia myszka to Krypton 190 na sensorze Avago 5050 o rozdzielczości od 800 do 3200 dpi z przetwarzaniem danych 4500 fpsów, częstotliwością od 125 do 1000 Hz, czyli jej czas reakcji wynosi 1 milisekundę. Liczba przycisków 6, długość kabla 1,80 m, waga 89 g, podświetlenie RGB i co najważniejsze, ma również wbudowaną pamięć oraz dedykowane oprogramowanie. Orientacyjna cena około 50 zł. Kolejna mysz to Krypton 300 na sensorze ADNS 3050 o rozdzielczości 500 do 4000 dpi z przetwarzaniem danych na poziomie 6666 fpsów, a także częstotliwością 1000 Hz, również 1 milisekunda reakcji, 7 przycisków, kabel długości 1,8 m, waga 94 g, również dedykowane oprogramowanie, cena orientacyjna około 80 zł. Kolejna mysz to Krypton 400 na sensorze PMW 3320 o rozdzielczości od 400 do 5200 dpi. Szybkość przetwarzania 5300 fpsów, szybkość raportowania 125 do 1000 Hz, czyli 1 milisekunda reakcji, liczba przycisków 7, kabel długości 2 metrów, waga 85 g, podświetlenie RGB, wbudowana pamięć, dedykowane oprogramowanie, cena orientacyjna od 84 zł. Kolejna mysz to Krypton 500 na sensorze PMW 3325 o rozdzielczości 7200 dpi, przetwarzanie danych 4600 fpsów, częstotliwość 1000 Hz, czyli 1 milisekunda reakcji, liczba przycisków 6, długość kabla 2 m, 98 g wagi, oczywiście podświetlenie RGB, wbudowana pamięć, dedykowane oprogramowanie, trwałe przełączniki Omron, no i oczywiście orientacyjna cena od 90 zł. Krypton 700 na sensorze PMW 3310 o rozdzielczości 7200 dpi, szybkości przetwarzania danych 6500 fpsów, częstotliwości 1000 Hz, 8 przyciskach, wadze 112 g, długości kabla 2 m, no i oczywiście z dedykowanym programowaniem, trwałymi przełącznikami Omron,
wbudowaną pamięcią. Cena orientacyjna od 125 zł. Krypton 770 z sensorem PMW3360, jednym z lepszych sensorów praktycznie dla pro graczy. Rozdzielczość od 100 do 12000 dpi. Maksymalna szybkość przetwarzania danych 12000 fpsów. Szybkość raportowania od 125 do 1000 Hz, czyli 1 milisekunda reakcji. 7 przycisków, długość kabla 1,8 m, waga 95 g, podświetlenie RGB, Prismo Effect z oprogramowaniem dedykowanym, wbudowaną pamięcią, gumowanym wykończeniem boków, dzięki czemu myszka lepiej leży w dłoni, szybkie ślizgacze, oczywiście przełączniki Omron, cena orientacyjna od 160 zł. I ostatnia, mysz Krypton 800 na sensorze PMW3330 o rozdzielczości od 400 do 10200 dpi, z szybkością przetwarzania danych 8000 fpsów, szybkością raportowania od 125 do 1000 Hz, 10 przyciskami, długością kabla 1,85 m, wagą 85 g, podświetleniem RGB Prismo Effect, oczywiście z wbudowaną pamięcią, dedykowanym oprogramowaniem, a co najważniejsze, mysz jest dodatkowo symetryczna, także jest idealna dla prawo, jak i leworęcznych. Orientacyjna cena 170 zł. Spośród wszystkich 9 modeli najbardziej wyróżniają się te 3. Krypton 190 oraz Krypton 300, które są najtańszymi modelami z dedykowanym oprogramowaniem, oraz oczywiście Krypton 770 z praktycznie najlepszym, jednym z najlepszych sensorów na rynku. Podsumowując, ta prezentacja, ta recenzja idealnie pokazuje rozwój ceny do jakości. Aczkolwiek każda z tych myszek spełnia moje wymagania. Począwszy od najtańszego Kryptona 110 po najdroższego Kryptona 800. Oczywiście mając budżet do 200 zł, z pewnością wybrałbym Kryptona 800 lub 770. To wynika z tego, że oczywiście te myszki ostatnie posiadają zupełnie inny wygląd, bardzo ciekawy, a przede wszystkim zupełnie inaczej leżą w dłoni. Ponadto mają oczywiście tutaj po boku specjalne ogumienie, dzięki czemu ta dłoń leży stabilniej, bardziej precyzyjnie. Ale podsumowując, każda z tych myszek da Wam dużo radości z gry.